No dzień dobry, siemanko, witam serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy sobie dwa, w sumie to trzy testnety na bardzo ulubionym ostatnio wszystkich airdrop hunterów ekosystemie, czyli Aptos. A więc nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, lecimy z tym. Mamy tutaj artykuł na Medium. W ogóle znalazłem jakieś nowe konto Airdrop Claimers. W miarę tutaj ma fajne artykuły, możecie sobie obczaić. Więc pierwszą aplikacją będzie Tortuga. Ostatnio pokazywałem Wam tą aplikację, jeśli chodzi o ten Liquid Staking. Tutaj można wrzucić sobie nasze Aptosy i później dostajemy jakiś pochodny token, który będzie można jeszcze później dalej wykorzystać, jednak te opcje jeszcze nie są dostępne. I później mamy tutaj jednego DEXa i jeszcze zrobimy sobie mojito dzisiaj. Tutaj w ogóle w tym artykule macie wszystko opisane, będziemy działać na DevNecie. Niepotrzebny jest Petra Wallet, możecie użyć jakiego portfela tam sobie chcecie. Tutaj będziemy stake'ować, tak jest. Musimy odstake'ować 25%. Confirm. Dobra, to jest w sumie dość proste. Ja już się tutaj połączyłem Marsjanem. Mam około 18 tokenów Aptos. To są oczywiście tokeny testowe, które możecie dostać sobie tutaj z kranika. Jak sobie otworzycie, widać airdrop, to Wam wpadnie zaraz jedna sztuka. I tak możecie sobie naklikać. Tylko nie klikajcie bez sensu, bo to te tokeny są o kant dupy rozbić. To nie są prawdziwe dolary, żebyście nie myśleli sobie, że zaraz wyślecie to gdzieś na jakąś giełdę i je sprzedacie. Dobra. Tutaj wchodzimy. Get TAPT i może sobie damy, nie wiem, z 5 sobie damy. Tutaj na balansie mam 9. Nie kumam, o co chodzi, ale dajemy 5 i stake'ujemy go teraz tutaj. Jest jakiś okres unboundingu. 0,3 tokena TAPT jest spalone po unstake'u, czyli w sumie ten token jest deflacyjny, znaczy będzie, no bo teraz to jeszcze nie ma aż tyle tych tokenów zastake'owanych, pewnie tu jest mały ruch. I nie wszyscy jeszcze stake'ują. Mnie to interesują najbardziej te opcje tutaj. Liquidity, lending, collateral i so on. Dobra, więc mamy to zastake'owane. Dajemy tutaj unstake i one month, tak? Więc to będzie między 14 a 30 dni, żeby odstake'ować. No to trochę słabo, ja wolałbym wiedzieć konkretnie, czy to jest 15, czy 18, czy tam ile. Dobra, 25%, czyli odstake'ujemy sobie jeden token w takim wypadku i czekamy na odblokowanie teraz tego. Start delayed unstake. Ciach. Zatwierdzamy. Okej, dobra, ale to spróbujmy sobie jeszcze dać tego jednego instant. Też jedną sztukę sobie damy. Tak dla pewności, żeby nie było, że tutaj czegoś nie sprawdziliśmy, że nie działa. Także sprawdzamy wszystko, czy działa. A czemu ja tylko tyle dostałem? O, tu jest nawet fajnie pokazane, że jeśli stake'uję wszystkie te tokeny, to w ciągu roku będę miał tyle tych tokenów. Dobra, dajmy sobie jeszcze jednego tego instant, bo wydaje mi się, że czegoś tutaj nie doczytałem chyba. No tak. Tak to wygląda. Taki słaby jest przelicznik. Ale no, mam nadzieję, że to działa tylko w ten sposób na testnecie. Dobra, to tutaj już mamy wszystko ogarnięte, to możemy lecieć dalej. Wróćmy tylko do tego artykułu, sprawdźmy, co tu trzeba zrobić. Musimy mieć tokeny testowe, łączymy się po devnecie, robimy jakiś swap. Aha, musimy sobie ściągnąć najpierw jakieś tokeny testowe, później tutaj będzie ten faucet. I tutaj są jakieś misje do wypełnienia, tak jest. Później robimy swapy USDT na ADX. Dobra, to wskoczmy tutaj. Połączcie się, tutaj macie ten faucet.
Ja już zabrałem. Te tokeny można claimować raz na godzinę. I też myślałem, że tutaj muszę wpisać jakiś kod, ale to jest tylko taka grafika. I tutaj jak wejdziecie w more, to tutaj macie te missions. No i trzeba tutaj o zrobić na przykład swap USDT ADX. Klikamy USDT i testowy ADX. Możemy sobie 20, możemy sobie połowę nawet zesłapować. Zatwierdzamy na naszym MetaMasku oczywiście i cierpliwie czekamy na potwierdzenie transakcji. Dobra, wejdźmy sobie w tę misję. Tu jeszcze nam nie zatwierdziło tego. No, teraz już widać, że nam tutaj zatwierdziło te. Jak są podświetlone na zielono, to znaczy, że możemy sklejmować tutaj 10 tych punktów i one są pokazane tutaj. Także klejmujemy. Tu musimy dać co? Jakie oni zagadki teraz tutaj dają z tymi kapczami. Nie piszą czego, co trzeba konkretnie kliknąć, tylko piszą, że co na przykład nosisz na stopach. Dobra, lecimy teraz z tym add liquidity. Moment. Trzeba dać liquidity do APT i ADX. APT, ADX, tak jest. Tutaj możemy sobie dać, to dajmy może w ten sposób. Połówkę, tak jest. Tak, możemy to dać. Confirm supply. Zatwierdzamy hasłem i elegancko. Tutaj widzę, że teraz te transakcje trochę dłużej wchodzą niż wcześniej, jak się bawiliśmy na Aptosie, to na początku to leciało dużo szybciej. Widać, że jednak ruch się zrobił tutaj na sieci. Dobra, mamy sklejmowane i to by było na tyle. Mają oni tu program referalny, mają agregator jakiś, ale jeśli chodzi o testnet, to po dodaniu płynności nic tutaj nie ma i mamy 30 punktów. Te 30 punktów możemy zbierać daily. Super. To teraz jak klikamy sobie tego mojito, to możemy też poklikać sobie tutaj. I można wejść na Discord i zostawić feedback na kanale Feedback Channel. Dobra, to tutaj jeszcze wejdziemy. Zostawić ten feedback. Verify. Tutaj oczywiście się zgadzamy na te wszystkie... Te weryfikacja zrobiona. No feedback channel, ale ja tu nie widzę takiego channel feedback. Nie ma tutaj takiego channelu. Takiego kanału znaczy. Nie wiem, ale no napiszcie im tutaj coś, żeby nie płakali później, że im nie napisaliście i wam czegoś nie dadzą. Dobra, to już mamy zrobione, to już mamy zrobione. Teraz możemy wbić tutaj na ten Mojito Markets. I tutaj trzeba się zakładać. Te zakłady w ogóle się powtarzają, ale no trzeba to klikać raz dziennie, dawać tutaj te zakłady za minimum właśnie $500. Place bet. Teraz chyba jestem na złej sieci, bo to powinien być, tutaj powinien być testnet. Tak jest. Testnet. I teraz. Widzicie? Elegancko wszystko wchodzi. No i już mamy zrobione, tutaj mamy kolejne, też dajemy 600, zakładamy się, place bet i lecimy. No i ja tak tutaj codziennie wystawiam te zakłady, wiem, że one się powtarzają albo są takie same, ale reguły są tutaj, gdzie są te reguły? Tu u góry, quick guide i tu macie 8 zakładów dziennie po 500 minimum, co 48-72 godziny zakłady są, czy są wyniki publikowane. You can check the full sets of rules in fuck you i tutaj jest to fuck you, competition, proszę bardzo, od 17 oktober. Oktober to jest co? To jest październik. Jedna darmowa lekcja języka angielskiego dzisiaj ode mnie i to jest ostatnia lekcja dzisiaj ode mnie. Chociaż w sumie nie wiem, może jeszcze coś nakręcę. Ale zobaczymy. Także to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Przeklikajcie sobie to. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego. Siemanko, pozdrów i yo!